Dlaczego dzisiaj spotkaliśmy się na skwerze przy ulicy Franciszkańskiej? W tym roku obchodzimy 20. rocznicę uchwalenia obowiązującej w naszym kraju konstytucji. Ustawa zasadnicza uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, zatwierdzona następnie w referendum ogólnokrajowym w maju 1997 roku, jest fundamentem demokratycznego państwa prawa i gwarancją wolności i równości wszystkich obywateli. Obserwując jednak narastającą w obecnych czasach postawę prezentowaną przez wiele środowisk w naszym kraju, które usiłują deprecjonować te wartości, które wymieniłem wcześniej, jako świdniczanin oraz radny wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną chcieliśmy przypomnieć wszystkim mieszkańcom Świdnicy, że poszanowanie dla zapisanych w ustawie zasadniczych praw, wolności, ale także obowiązków jest podstawą naszego codziennego funkcjonowania. Ustawie zasadniczej należy się nasz bezwzględny szacunek. Nie tylko ustawie zasadniczej, ale wszystkim instytucjom państwowym, które w oparciu o tę ustawę funkcjonują. Próba burzenia tego porządku niestety przeze mnie i przez wiele osób jest oceniana bardzo krytycznie. Dlatego bardzo dziękuję Marcinowi Pałuszkowi, że nas tu dziś zaprosił, żebyśmy tak literalnie przypomnieli sobie wszystkie artykuły tej właśnie ustawy, która ma już ponad 20 lat i jak na razie uważam stanowi bardzo dobrą podstawę prawną do tego, żeby Polska mogła nadal nazywać się państwem demokratycznym, państwem szanującym wolność i godność człowieka i instytucji państwowych.